Tradycja ręcznego wyrobu dobrych szabel dawnymi sposobami trwa w Polsce do dziś. Nie są to już wprawdzie szable bojowe, ale broń służąca do dekoracji ścian w domach kultywujących dawne obyczaje. Szable te są też często pięknymi i cenionymi upominkami i honorowymi nagrodami. Jednym z polskich mistrzów kujących szable jest Bogdan Kuś, prowadzący swój warsztat na przedmieściu Warszawy. Pod jego młotem, cyzelerskim dłutem i rylcem powstają egzemplarze broni polskiej, niemieckiej, francuskiej czy też rosyjskiej. Bogdan Kuś wzory dla swoich wyrobów czerpie ze zbiorów najbogatszego polskiego muzeum broni, jakim jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Szable, szpady i kordelasy myśliwskie Bogdana Kusia znane są kolekcjonerom i miłośnikom dawnej broni nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Szwecji, Austrii, Czechach i Słowacji. W wielu filmach historycznych w Polsce i za granicą służyły doskonałe kopie broni siecznej wykonane w warszawskim warsztacie Bogdana Kusia. Przedstawiając wybór niektórych wzorów broni siecznej z tego warsztatu, podkreślamy, że każdy egzemplarz noszący stempel B. Kuś Warszawa to broń ręcznie wykuta i indywidualnie wykończona, o najwyższych walorach rzemiosła artystycznego.